No, dzień dobry, witam wszystkich. Idę do warsztatu, tam chłopaki wycinają tą przekładnię jedną, jak dobrze. Bo dzisiaj już będą sprzedane. No. Przyszedłem akurat na najfajniejszy moment. Wiesz, teraz się tu oparło o żmijkę też, nie? Może gdzieś nie jest docięte, ale raczej te sobie. Nie, mi się wydaje, że ten. Nie wiem czemu, kurwa, czy ja wciąć nie umiem. A co? Tak na ukos zawsze jest cięte. Aha. Niby próbuję prosto, a ja i tak jakoś to spływam, bo nie wiem czy nie. Może za dużo powietrza albo coś. Kto to sobie ściąga? Tu mocno, nie? Mm. Ale to już wcześniej ten, nie? Dobrze było. Nie, może za dużo powietrza ma. Czekaj, szoferem to wezmę ten, nie? A czekaj, jeszcze przykanik. Aha. Jo. To żeby uszczelnienia nie ten, nie? No tutaj dysza już jest ten. Zobacz, dziurka tak na jedną stronę ucieka. Trzeba było dyszę wymienić. Bierzemy przewód od tego. No. Uważajcie, nie, bo ta tutaj to się tak trzyma jak. Czekaj, wezmę trochę, puknę, może puści. Jak nie będzie mieszanki, to czysty ten właśnie dwutlenek CO2. No to inna być mieszanka. Po prostu dał nie tego. Bo tym to. Czyli co, zabrać tą pytę? Już nie będzie potrzebne. Teraz te dwa przekładnie już przygotowane. Razem ze ślimakami idą. Nie chcę mi się ich ściągać. Dzisiaj przyjedzie ktoś tu już odebrać. Ten lada moment ma być podobno. Także
dokładnie już będą sprzedane. No tutaj tą płytę to teraz tutaj położę na te resztę płyty od tego miksa i będę musiał się wziąć za to wywożenie. Ale najpierw posprzątam tam koło warsztatu. No tutaj zasuszone będę musiał nakarmić, bo już nic nie mają. Także dobra. Jak? Zadowolony? No. Spawak z mostu stały. Troszkę muszę zwiększyć amperaż. Ale już jest ładnie prosto, nie bały. Tak, to się nigdy właśnie nie wtapiało. No i od razu to lepiej wygląda. Ciągnika nie mówię, gdzie zawiozłem, bo tata się wkurzy. Może nie dojrzy, także na razie to niech będzie tajemnicą. Już obydwóch bateria wpadła w kamerkach, także muszę podładować i widzimy się po przerwie, bo za parę minut będzie i tak przerwa, także pokażę po przerwie, jak tam chłopakom idzie w warsztacie.
koniec spawania na dziś. Tutaj to wszystko ładnie obspawane. Postanowiłem jeszcze taki uchwyt zrobić na przekaźnik, bo jak będziemy składać, trzeba będzie ściągnąć, żeby na transport można tutaj o ładnie zawiesić. No i dobra, tyle się udało chłopakom dzisiaj zrobić. Ogólnie powiem tak, że na razie tutaj przymierzamy tylko. Przykręcamy tak na parę wkrętów i później będzie to ściągane. Będzie czyszczona blacha i malowanie będzie i wtedy nałożymy jeszcze na górę te blachy i będzie chyba ok, tak mi się wydaje. Tutaj został przyspawany płaskownik i jest przykręcona blacha do płaskownika. No, elegancko z tego, z ocynku. To chociaż nie będzie tak rdzewieć od razu. Tutaj na górę płytę się walnie. No tu jeszcze jeden niecały arkusz został. Tam mamy jeden cały arkusz. Tu jeszcze i tutaj mamy jeszcze kawałek tej płyty, także no trochę zabawy z tym jest, bo to kątów pełno. Łukasz się trochę namęczył, żeby tutaj to wszystko zgrać. No, myślę, że fajnie będzie to wyglądać i co najważniejsze, nie będzie się brudzić, bo tak tego zostawić nie było można, no bo wiadomo, tutaj zawsze coś tam, jakiś brud poleci i będzie gniło i moment ta praca poszła na marne. Także dajemy blachę z góry i będzie elegancko. No. No i dobra, na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć.